let me down. Siema, ja jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku kupię sobie skina naładowany Rico do Rico. A więc jeszcze na samym wstępie proszę was, abyście zostawili łapkę w górę, bo naprawdę jest to mega, mega ważne. Także tutaj właśnie Rico wam pokazuje, co macie zrobić, także tutaj róbcie to, co robi Rico, zostawiajcie tam pod tym filmikiem łapeczkę w górę. Oraz jeśli ktoś jest nowy, to dajcie subskrypcję, bo jest to również ważna rzecz. No i co, ja już was zapraszam do oglądania. Okej, a więc ja już jestem w sklepie i ogólnie powiem wam, jaka wiąże się jakby, no powiem wam małą ciekawostkę, bo niedawno w sklepie był popcornowy Rico, skin też do Rico, popcornowy Rico, i miał on również przecenę ze 150 gemów na 69 gemów, tak jak ma teraz naładowany Rico. I miałem sobie go kupić, ale stwierdziłem, że naładowany Rico jest w sumie ładniejszym skinem dla większości osób i no stwierdziłem, że w sumie kupię sobie tego ładniejszego skina, jeśli on tylko się pojawi w sklepie. No i pojawił się dzisiaj w sklepie i co jest fajnego, że znowu jest przecena, więc fajnie, bo zaoszczędzę sobie trochę gemów, a i tak czy siak bym go kupił za 150, więc mogę sobie te pozostałe gemy wydać na coś innego. A więc tak właśnie, taka jest właśnie malutka historia, malutka ciekawostka. Także zobaczcie, taką on ma fajną animację. O, tak on wygląda. Jest ona dosyć długa, ta animacja. No i dobra, kupujemy sobie naładowanego Rico. Przebranie zawiera specjalny model zadymiarza, specjalne efekty. Także uwaga, kupujemy za 69 gemów. Uwaga, pyk. I zobaczcie, już kupiony, już tego nie cofniemy. Mamy naładowanego Rico, pięknie. Niech on zrobi swoją piękną animację. No i tak właśnie takim oto sposobem mam go w swojej kolekcji skinów. Jeśli nie widzieliście poprzednich skinów, jak kupowałem poprzednie skiny, to zapraszam was do obejrzenia tych odcinków, bo naprawdę kupiłem już ich dosyć sporo. No dobra, wybieramy sobie tego naładowanego Rico. Dobra, znowuż ta animacja. No i co? Zagram sobie 3 gierki. No i co? Lecimy z pierwszą gierką. Okej, pierwsza gierka. Odpaliłem sobie tryb duo. No i dolosowało mi... Oj, tam mamy malutki problem. Także tak on prezentuje się. Takie ma strzały ten skin, jakby ktoś nie wiedział. O, i już chyba będzie pierwszy frag tym skinem. A i prawie. No i dobra, mamy pierwszą skrzyneczkę zebraną tym skinem. Tam na tą Shelly poluje cały czas. A i ona ucieka ode mnie. Może tak od ściany bym ją wziął. No i niestety ucieka. Dobra, trochę ją tam obijam. Dobra, uwaga, użyty ult. I co jest? Ale miałem laga, ale pokonałem ją i teraz już będzie po mnie, patrzcie. No dobra, ale cieszę się, bo sfokusowałem się na tą Shelly. No jak widzicie, już pokonaliśmy razem z moim członkiem drużyny jedną drużynę. Także już mamy czwarte miejsce gwarantowane. No i dobra, lecimy sobie dalej. Zradzam się. Okej, dobra, jestem. I tam mamy Shelly, która może nas pocisnąć dosyć dobrze. Ajajajaj, no i trzecie miejsce chyba zajęliśmy. Tak, trzecie miejsce, zero pucharków. No i cóż, no niestety, ale i tak się cieszę, że no jest przynajmniej trzecie miejsce. Okej, więc ja już jestem w kolejnej gierce i tym razem mam 8-bitowca. Ciekawe, na której on ma go mocy, na której ma tego 8-bitowca, bo jest to dosyć ważna moc. W sumie gram na 20 randze chyba, o ile się nie mylę. Tak, gram na 20 randze raczej. No tak, na pewno gram na 20 randze. Więc no jest to dosyć słaba ranga, więc w sumie może on być na pierwszej mocy nawet, bo to i tak by było łatwo wbić. O matko. Dobra, bo tutaj mam teraz tarapaty. Dobra, chciałem użyć ulta i chyba go użyję, ale bez sensu, bo użyłem go za późno. Znaczy... oj, teraz... oj, tarapaty i to dosyć duże. Dobra, niech on postawi działko. O, dobrze, teraz uniknął ulta i dobrze, postawił działko. I dobrze, i pocisnął ich, więc jest mega dobrze. Dobra, super. Mam 3 power cubesy na samo odrodzenie i w ogóle zobaczcie, jak mu podskakuje temu Rico, podskakuje ta... jakby tam, kurczę, jak to się nazywało? Teraz zapomniałem, no ale wiecie, jak to się nazywa.
No ten płaszcz jakby, to co mu, ojej, 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 nie, teraz już się wspomnę, słuchajcie, bo Piper nie dojedzie, no właśnie, już nie wiem jak się skryć, bo z jednej strony nie dojechał 8-bitowiec, a z drugiej strony Piper, no i to już będzie drugie miejsce, już raczej tutaj nie mamy szans, no i to już jest koniec, więc drugie miejsce, więc jest dosyć dobrze, wcześniej trzecie miejsce, teraz drugie miejsce, no więc jest mega dobrze, no i może teraz będzie pierwsze miejsce, tak wiecie, że najpierw trzecie miejsce, później drugie, a teraz może będzie pierwsze, ale no zobaczymy. No ale żeby zobaczyć, to trzeba zagrać gierkę, więc ja już jestem w gierce, no i zobaczycie, znaczy nie zobaczycie, tylko już widzicie, że mam w drużynie Daryla, więc jest to, no, taka średnia postać na tą mapę, bym powiedział. Dobra, tutaj podejdźmy sobie do tej Pami, uwaga, ciśniemy ją. Ojej, 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 nie, 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 to było bez sensu. Bez sensu tak do niej zrushowałem mocno i teraz on rushuje, dlaczego on do niej tak rushuje? Jejku, ale to byłoby bez sensu akcja z mojej i z mojego członka drużyny. To była bardzo słaba akcja. Oj, czemu on tak raszuje? Ja nie wiem. Dobra. Ojej, 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 co jest? Dobra, miałem teraz przez chwilę laga, nie wiem dlaczego. Ale dobra, jest wszystko okej. Okay. Dobra, tam, o, w tych szykach jest, o, tam gdzie strzelam, to w tych szykach jest dosyć dobra drużyna, mają dużo power cubesów. O, teraz użyłbym na nich ulta i to było dobra, dobra, już teraz to już za późno, bo już schowali się. Oj, o nie, teraz mam problemy małe. Jeszcze mój członek drużyny umarł, dobra. Dobra, więc tutaj się może skryję, póki on nie żyje, bo mamy najmniej power cubesów, więc tu raczej pierwszego miejsca nie będzie, ale kto wie. No ale ja obstawiam, że pierwszego miejsca tutaj nie będzie, zwłaszcza, że zobaczcie, ile przeciwnicy mają power cubesów. I jak oni się trzymają? My mamy, no, można powiedzieć, że mamy żadnego Power Cubesa. No, ja mam jednego, a mój przeciwnik ma zero Power Cubesów, także naprawdę bardzo słabo. Ta gierka jest, naprawdę bardzo słabo nam idzie. I mi, i jemu. No i w sumie nie wiem, co teraz mam zrobić, bo tam jest dużo przeciwników i trochę boję się tam podejść. Oj, no i właśnie, tutaj już do nas podchodzi. Oj, oj, Penny, Penny. Ale dobra. Lecimy sobie dalej. Tam nikogo nie ma? Trochę dziwne, ale dobra, nikogo nie ma, więc fajnie, fajnie. Dobra, tam mamy jakieś tam osoby i uwaga, czy to będzie pierwsze miejsce? No, jakby on tam do mnie zraszował. Nie, nie wierzę w to. No dobra, drugie miejsce i tak jest bardzo dobrze, jak tacy byli przeciwnicy, więc ja się naprawdę mega cieszę, a więc wróćmy sobie do lobby. No i podoba mi się ten skin, jest on naprawdę spoko i oceńcie sami w komentarzu, którego skina wolicie, czy popcornowy, czy może naładowany Rico. Bardzo mnie to ciekawi, bo większość graczy uważa, że naładowany Rico jest najładniejszym skinem w grze, no więc dlatego właśnie postanowiłem, że nie kupię tego popcornowego, tylko kupię właśnie tego skina, którego tutaj na ekranie widzicie. No i jeśli dotrwaliście jeszcze do tego momentu, to napiszcie w komentarzu naładowany Rico, a ja przypnę wam serduszko. A więc myślę, że warto. A ja już się teraz z wami żegnam, a więc cóż, było na tyle w tym odcinku. No, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeszcze ostatnią rzeczą, którą zrobię, to zapraszam was do mojego klubu w Brawl Stars. Klub ma nazwę Klub Trzeciego. Jest on dostępny od zera pucharów, także każdy może tam dołączyć. No i klub ma już prawie 300 tysięcy pucharów, także jest to mega duża liczba. No i wyrzucam osoby nieaktywne przez miesiąc, no i klub się mega, mega dobrze rozwija. A więc ja was bardzo serdecznie do tego klubu zapraszam. No i ja już nie przedłużam tego odcinka, życzę wam miłego dnia albo wieczoru, zależy w jakiej porze dnia to oglądacie. To już by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Ja już się z wami żegnam, no i cześć!